50 lat szkoły muzycznej jakby zobowiązuje nas do tego, żebyśmy w jakiś mały sposób dokonali podsumowań. Pamiętamy o tym, co było, ale żyjemy tym, co jest i wychodzimy w przyszłość. Także ta formuła koncertu jest bardzo nietypowa i myślę, że ma podkreślić to, że szkoła cały czas jest jeszcze na takiej wstępującej swojej drodze do poziomu, do tego, co się dzieje, do kreowania wydarzeń. Tomasz Tłuczkiewicz, na drugie imię Jazz. Tak jest, naprawdę. Panie Tomaszu, jak się zmieniła publiczność jazzowa? Zasadniczo. Przede wszystkim powiedziałem, że się zestarzała. W każdym razie jest dla kogo grać. Mamy bardzo dużo do powiedzenia. Wydaje mi się, że nie mniej niż mężczyźni, bo jednak kobieca dusza to jest tak samo wrażliwa dusza, ale też dusza, która potrafi bardziej uzewnętrznić to, co w niej jest. Ja się urodziłem 200 metrów stąd, na ulicy Górniczej, czyli spędziłem tutaj właściwie kilkanaście lat życia w Koninie. Mieliśmy zespół taki jazzowy w liceum. I tutaj graliśmy również, także każdy tutaj zakamarek bardzo dobrze znam, bo jestem człowiekiem z Konina. Pani Urszulo. Jestem. Jest tak, że po prostu wszędzie, gdzie pani się pojawia, tam jest uśmiech. Ludzie się po prostu uśmiechają. Tak jest, ja generuję naprawdę dobrą energię. To przyszło mi z wiekiem, bo ja uważam, że my dojrzewamy, nie starzejemy się i ja wiem, że uśmiech działa cuda. Ula Dudziak to jest naprawdę skarb narodowy. To jest bardzo niezwykła osoba i osobiście mogę powiedzieć, że oświetla drogę przede mną. To jest najlepsza impreza muzyczna naszego miasta. Na jazzonaliach nie można nie być. Ja sobie nie wyobrażam, żeby nie być na jazzonaliach, tak? Mogę powiedzieć menadżerka, tak? Kalina, tak. Jaskółkę. Tak. Ja się generalnie cieszę, że już ta płyta nie jest na naszej tapecie, że już nie musimy słuchać każdego tak. Wieczoru do snu. Tak. Bo słuchać płytę, swoją muzykę, nie wiem, przez okres 4 lat. Ja nie mogłam bez niej zasnąć. Nawet u babci mówiłam, babcia, puścisz tatusia. I my jako oczywiście rodzice musieliśmy każdego wieczoru przez okres kilku lat tej muzyki słuchać. Jakie wrażenia po koncercie, Sławka Jaskółka? Rewelacja, po prostu uczta dźwiękowa. No może brakowało właśnie takiego solowego koncertu pośród tych innych, które były i które będą, więc taki inna muzyka, ale bardzo dobrze się słucha, bardzo dobrze, bardzo ciekawe. We'll sing another ocean, another season cast away. Od duetów, przez tria, przez kwartety, kwintety, nawet udaje mi się z orkiestrami grać, ale orkiestrami najmniej lubię, bo za dużo dyscypliny. Ja jednak jestem rebeliant i lubię wolność. To, co jest charakterystyczne dla muzyki jazzowej. Dzisiaj gramy u was. Na cudownym festiwalu w przepięknym, absolutnie pięknym miejscu. Zrobiłam sobie nawet krótkie filmy, żeby pokazać moim kolegom w Ameryce, jak się w Polsce odbywają koncerty jazzowe i festiwale. Pokażmy, jeśli jeszcze możemy, tutaj nasze stoisko z winylami. Pan Czesław, o którym wczoraj wspominaliśmy, ma tutaj mnóstwo cudnych rzeczy, które możecie
Zobaczcie, panie Czesławie, jeżeli można, zapytam, czego szukają melomani u pana dzisiaj? Przede wszystkim szukają tego, tych artystów, którzy występowali. Raczej z pozostałych płyt niewiele. How did you become a singer? So there are two answers to this question. Okay. And one is that as long as I have consciousness, mm-hmm. I can remember that I sang. Okay. So I have no idea why. Why does one little kid draw and another mm-hmm. little kid builds things and jumps off, you know, mm-hmm. bicycles over ramps? Mm-hmm. Why are we attracted to what we are attracted to? I can't answer. So this was a way to express your yes. emotions? Music meant a lot to me. Okay. So when I would go out to dinner with my family, mm-hmm. and we were a lot of us, my parents, my grandparents, and four children, mm-hmm. and everybody was talking, and I would be listening to the music. Jak się robi coś 30 lat i ciągle się to robi, to znaczy, że się to robi dobrze. I myślę, że ten 31 festiwal właśnie nam to dokładnie uświadomił, że tu się od dłuższego czasu robi to, co się robi, robi się dobrze.